Cześć, 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 witam was w kolejnym odcinku serii Zwiedzanie map do farminga 19. Lecę sobie z drugim odcinkiem tutaj pod rząd. Także co, znajdujemy się dzisiaj na mapie Kurki Wielkie. W końcu, kurczę, bo już naprawdę miałem już dawno temu nagrywać tą mapkę, ale co innego wychodziło. Ale są, w końcu Kurki Wielkie. Mapka, no faktycznie, dosyć duża. No i na samym początku respimy się w tym miejscu. Przynajmniej ja się w tym miejscu zrespiłem. No i powiem wam, że kurczę, no jasność się stała, ale naprawdę ciekawa sprawa, że mamy sobie tutaj kropeczki i mamy od razu objaśnienie, gdzie mniej więcej co jest. Spoko. Naprawdę spoko. Także co, za chwilę wam tutaj przeczytam opis i zobaczymy, co tutaj na tej mapce ciekawego słychać, no bo chyba będzie się działo po tym, co tutaj właśnie możecie zauważyć. Także mapka tak wygląda, jest ona dosyć duża, tutaj ma dosyć ciekawy kształt na samym środku, później chyba są jakieś lasy, gdzieś tam musimy sobie objeżdżać, no ale zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ja już tutaj zabieram się do czytania, a opis jest dosyć długi. Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika, bo w sumie to będzie odcinek na 20, czyli że no już za 2 dni nowy farming, także lecimy. Witaj w Kurkach Wielkich. To duża mapa z klimatem polsko-europejskim do Farming Simulator 2019. Mapa posiada dwie farmy, 132 pola, biogazownię, 16 punktów sprzedaży. No, ten odcinek będzie dłuższy. Tartak, ruch samochodowy, PDA, autorskie modele, dużo niespodzianek i dużo więcej. Season ready, precyzyjny farming ready, miłej gry. Autor Matlix, serdecznie pozdrawiam byczka. Wersja mapy Silver. Zakaz przenoszenia na inne strony. Dozwolony tryb wtedy, gdy jest oryginalny. A, dozwolony tylko wtedy. Jaki tryb? Gdzie ja tryb przeczytałem? Dobra, I don't know, ja śpię jeszcze. No i to jest właśnie wersja 1.0.0.1 i zmiany. Dodanie możliwości malowania tekstur. Drobne poprawki. Także no tutaj co znalazłem tutaj na stronce, najnowszą wersję to właśnie pobrałem. To jest właśnie jeszcze wersja Silver. Jak pobierzecie sobie tą mapkę, musicie ją wypakować i tam jest jeszcze coś takiego jak przeczytaj, zanim tam wejdziesz, czy jakoś tak, czy zanim zaczniesz grać. No ale jest coś takiego, taka notka. No i tam właśnie są różne wersje. Ja mam tutaj wersję Silver. No i co, na samym początku oprócz tej, nie wiem jak to nazwać, mapki, mamy sobie tutaj przystanek autobusowy, pingwina i mamy sobie autobus, który chodzi normalnie, jest uruchomiony. No tutaj oświetlenie zmienione, jak widzicie mamy pasy i co mamy sobie, ruch tutaj pieszy jak najbardziej. No i na samym początku zaczniemy sobie tutaj, gdzie jesteśmy. Jeszcze tak zmianka odnośnie pól. No pola, jak widzicie, głównie one są pod pracowników. Nie ma jakichś tam strasznych kształtów. Niektóre wiadomo mają, aczkolwiek tutaj myślę, że główna ta część środek, no to gdzieś tam głównie pod pracowników. No i co my sobie tutaj mamy? To jest jako gospodarstwo? Nie, tutaj mamy sobie tak naprawdę wszędzie skupy. Są tylko dwie gospy, tyle skupów. No ciekawie, Matrix coś tutaj urządził. Chociaż, że tam niby jakieś mamy maszynki. No nie wiem, za chwilę zobaczymy, o co tutaj dokładnie chodzi, bo mi tutaj zdecydowanie to wygląda na gospę. Bo tu mamy sobie, to jest jako silos. Aha, tu mamy pierwszą gospę, dobra, czyli że tu po prostu nie ma zwierząt i mamy gospę w środku miasta, można wręcz by powiedzieć. Dobra, mamy sobie chałupkę. Co tam mamy w oknach? W oknach się coś odbija. Mamy sobie chałupkę, mamy sobie tutaj zabudowania, jakieś stodoły, mamy sobie garaże. Na maszynki, na ciągniki, mamy sobie silos, mamy bona, normalnie turystycznego. Mamy sobie dwie wiatki, mało maszynek, bajzon, opryskiwacz, siewka, ten header, ciągniczek. Także za dużo tego sprzętu nie ma. W środku mamy to jeszcze sobie siewnik. Tam był siewnik? Nie wiem. Aj, kurna, się nie wiem, co ja gadam. Tutaj z tyłu mamy sobie jeszcze krowy, ale to chyba już jest jako handla zwierzętami, tak jest. Tu mamy sobie już handlarza zwierzętami, także u sąsiada. Tutaj nie wiem, te pasy, jakby to nazwać, gdzie są te triggery, no to są taki troszeczkę inny kolor, także spoko, coś innego. Handla zwierzętami obok, tylko szkoda, że tam nie można, ale no trudno. Także mamy sąsiadów. Tutaj mamy sobie jakiś skup już, mamy sobie magazyn. Magazyn, gdzie możemy sobie sprzedawać prawdopodobnie. Kurde, plandeka, zbożowe tutaj sprawy generalnie. Tam jakaś iglica, fajnie, fajnie, kurczę. Nie powiem, że nie.
No i tutaj mamy sąsiadów i obok mamy sobie sklep. Sklep uwiesia, nie jest to na jajkach. Chłop nawet tu siedzi w busie, proszę bardzo. O, tutaj no, powiem wam, jajecznicy nie ma, ale no, pies pilnuje. To jak się patrzą, nie? Oj, tu będzie się działo, tu zaraz będzie się działo. Jak nie dadzą psu, no to będzie nieciekawie. Mamy chyba jakąś mandarynę, mamy sobie kanapeczki z Farminga 13. No, wieśki tutaj stoją, czemu by nie? No ale sklep oczywiście mamy sobie pod maszynki. Obok mamy bankomat, no to te chłopy to mają blisko, to chociaż tyle. Warsztat, no tutaj mamy sobie chyba stację benzynową, tak, mamy sobie stację benzynową. Tak to się prezentuje. Inpost, proszę bardzo, Inpost nawet stoi sobie na tych, o, Angol nawet, Angol Inpostu na awaryjkach, proszę bardzo. Co my sobie mamy dalej? Mleczarnię mamy u Maćka, także no Maciuś tutaj generalnie mlekiem się zajmuje, możecie do nie... przyjeżdżać. Wy musicie przyjeżdżać ze swoimi beczkami, no bo tutaj widzicie, awaria jest. Także no dosyć generalnie ciekawie. Dobra, i coś jeszcze tutaj mamy sobie obok. No powiem wam, naprawdę mapka mega się zapowiada. Możecie napisać w komentarzach, czy graliście na tej mapie, czy może jeszcze teraz tak samą końcówkę farminga wejdziecie, bo wiem, że dużo z was zostaje jeszcze w tym farmingu. Dobra, co sobie tutaj mamy dalej? No mamy sobie tutaj już gospodarstwo, to jest chyba jako to drugie gospodarstwo, no to by wyglądało. Mamy sobie tutaj po prostu silos, nie ma żadnych zwierząt, mała gospa. Jakieś tam mniejsze zabudowania, znowu mamy bon turystyczny, wiatka, ale tutaj już maszyny generalnie nie ma. Jeżeli chodzi jeszcze o landy na sam start, to mamy pole numer 45 i pole numer 100. Tak to się tutaj prezentuje, mamy sobie kolejną bramę. No i spoko, generalnie to oświetlenie tutaj jest. Pszeniczkę mamy u Cypriana i tutaj mamy sobie jeszcze rzepak obok. Jeżeli chodzi o kontrakty, mamy sobie u Emilii, Krystiana, Jakuba, Oskara, Sylwii. Także spod... O Jezus Maria, Boże, psie, czy ty możesz mnie straszyć? Ja pierdykam. Dobra, no to co, tutaj mamy w sumie... O, gdzie, panie, gdzie z czym do czego? Mamy jeszcze mnóstwo tutaj silosów. Dobra, trochę tam na lewo, gdzie się zrespiliśmy. Coś tutaj się stanęło. Coś tutaj nieciekawie się dzieje. Także trzeba uważać generalnie, jak tu się jedzie. Dobra, i co my sobie tutaj mamy? Mamy sobie zbożowy skup na pewno. Mamy sobie tutaj ziomka, który pilnuje. Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa. Proszę bardzo, co wy tutaj macie? Mamy sobie przędzanie, mamy sobie strych, mamy sobie stację wapnowania i mamy sobie właśnie tutaj zbożowe sprawy. Mega fajnie rozwiązane, że tutaj w każdych wrotach jest co innego. Zajebista sprawa, naprawdę Matrix. Szacuneczek, chyba w końcu, że się doczekał tutaj prezentacji. Co my sobie jeszcze mamy dalej? Dobra, no i teraz środek, praktycznie, że można powiedzieć, że mamy ogarnięty. Teraz powoli tutaj będę zasuwał sobie po tych różnych innych skupach standardowo, a resztę wy już musicie sobie tutaj zobaczyć, chociaż myślę, że ta mapka już tyle czasu jest, że spokojnie tutaj już zauważyliście, ale na pewno jest mapka mega fajna. Jak na razie mogę polecić, co będzie dalej. Zobaczymy. Dobra, mamy sobie tutaj tartak. Fajnie, bo w lesie, tak zawsze tartaki powinny być gdzieś tam w lesie. No mega fajny tutaj zawsze klimacik tego. Gdzieś te cienie, no i po prostu blisko tutaj do wycinki w razie czego. Także do tartaczek, czy tutaj mamy wióry? Tak, mamy sobie wióry, oczywiście mamy sobie normalne kłody, gdzie możemy sobie po prostu przyciągnąć te drzewa i tak dalej. I tutaj mamy sobie ten cały lasek dookoła, krzoki. No a tutaj już mamy pola obok. Troszeczkę wyżej mamy sobie centrala wysiewowa. O kurde, felek. Co my możemy tu sprzedawać? Zbożowe sprawy po prostu. Zbożowe sprawy po prostu. I mamy nawet pociąg. O kurde, czekajcie. Ja dupia, nie? Ło w dupę, tam tu się nieźle dzieje. Pociąg mamy na tej mapie. Szok, naprawdę szok. Nie przypominam sobie teraz, żebyśmy na jakiejś polskiej mapce żebyśmy mogli sobie jeździć pociągiem, szczerze mówiąc. No farming ma 3 lata, może gdzieś była taka mapka, ja sobie nie mogę przypomnieć. No to jest generalnie konkretnie. Także możemy sobie tutaj pociągiem jeździć. Tak, jestem trochę teraz podekscytowany, nie ukrywam tego. Także pociąg niech przyjeżdża, niech to tutaj nam zabiera. Droga też dosyć ciekawa z tych płyt. Fajna, stara i tu mamy sobie od razu poletko obok. Tu po drugiej stronie torów też mamy. Tutaj w ogóle te tory są zarośnięte i tak dalej. No kurczę, mega, mega fajny klimacik.
Na górze mamy sobie PGR. Boże, jaka ta mapka jest wielka. Wyobrażacie sobie teraz tyle jeździć przez całą tą mapkę. Tu mamy sobie pociąg, ale niestety już nieużytkowy. I to chyba po prostu jest to, co możemy sprzedawać. Że pszenicę, łowies, jęczmień, rzepak, soję. Nie, kukurydzę, soję, słonecznik. To możemy sobie tutaj sprzedawać. I co, czy coś jeszcze mamy tu na PGR-ze? No tutaj już mamy zakończenie mapy. Zakończenie mapy bardzo fajne. Gdzieś tam dalej tętni życie. No i faktycznie mamy sobie tutaj taki PGR, kurczę. Naprawdę fajnie to wygląda. Tam gdzieś beczka z wodą, tu mamy samochody. Tutaj w ogóle jest całkowicie inne miasteczko. No tu tętni życie też jak najbardziej. Tutaj coś się dzieje. Janusz Development. Proszę bardzo, no ja dopiero, no jestem mega podekscytowany, szkoda, że dopiero tak późno tutaj zacząłem sobie patrzeć na tą mapkę, ale Matrix, zajebista sprawa, zajebiście, żeś to zrobił. Mamy sobie Tatrę, Błażejo, że tutaj Błażej pewnie pomagał. Coś tutaj już się dzieje, tutaj już majster już gdzieś dzwonił, coś się dzieje. Tutaj mamy, kurczę, te ogrodzenia, jaka fajna chałupka, tu tętni życie. Tutaj zobacz, babeczka, babeczka z dzieckiem, pewnie jego to jest dziecko. Tu mamy kibelek i tak dalej, no kurde. Oho, i możemy tą bramę otworzyć, możemy tu sobie wjechać normalnie do tej zochy. Nieźle, no tutaj babeczka się... Aha, nie, poczekajcie, to się... Aha, nie, dobra, nieważne. Tutaj kobitka chyba chętna jest na coś. No, ciekawie, tu też możemy przyjechać sobie, no, zajebiście, nie? Mega fajnie, takie jakieś osiedle, powiedzmy. Spoko, coś się dzieje, coś się buduje. Dobra, ale nie tracę czasu, no bo ten odcinek trochę zejdzie. O, dziupę, 30 rozwalona, chodniczek, ale fajnie, barierki, biedroneczkę sobie mamy, no bo biedronka wszędzie musi być. Imposty, angol, angol, impo... Co ty się cieszysz tak, gamoniu? Jaki chłop, co się cieszy. Nieźle. Dobra, i tu mamy sobie kukurydzę. Fajnie, naprawdę fajnie, to wszystko tutaj porobione. Zarąbista sprawa. I tu zakończenie mapy. Nie, tu możemy się przejść normalnie. Kurczę, no. Na randkę możemy iść w las. Fajnie, fajnie. Camping jajka, no nie gadajcie. Co to będzie? Camping jajka. Aha, campingi. Nie skończę tego odcinka, naprawdę nie skończę tego odcinka. Tam mamy sobie jeszcze jakiś pomost, gdzie ziomek łowi ryby. Tu mamy sobie jeziorko, no ale woda to jest tragiczna. Plaże sobie mamy, tu kempingi i tu jajka się sprzedaje. No ja pierdykam. No szacun mega, nie? No nie wiem, no powiem wam, nie wiem jak wy, ale ta mapka naprawdę jest przezarąbista. Zero minusów, jak na razie same plusy. Dobra, zjedźmy sobie trochę tutaj na dół. Jesteśmy w młynie i tu też pociąg do nas sobie dojeżdża. No tutaj blisko jest, także majster uważaj, żebyś tylko do przodu nie pojechał. Co tutaj się stanęło? Ten na taczka zasuwa. Do ciebie ma być! Nie kręć nim kurwa, tylko mufą do ciebie! Odwróć się kurwa 180 stopni! Zajebista, nie? Jeszcze do tego brakowało. No sztosik, totalny sztosik. Co my tu mamy? Młyn. Młyn sobie mamy, mamy bona kolejnego turystycznego, sporo ich i tutaj już jest. Wjazd, wyjazd, tak to się prezentuje, ten majster pilnuje. Co tutaj kurna jest? Nie wiem, coś na tych ogrodzeniach jest. Tu poletko sobie mamy i tu jakieś, nie wiem, fabryki, zakłady, zespół szkół w Niećkowie. Centrum Kształcenia Ustawicznego. Aha, no to ciekawa szkoła generalnie. A jakieś fabryki, no dobry ja, przystaneczek mamy. Nawet szkołę tu wcisnęli, nawet bloki jakieś starożytne. Niećkowo, kurde. No to teraz jestem w szoku, nie? Gorzelnia, oj, tu to będzie chyba trochę chłopów, nie? Nie, nie ma, a tu w Gorzelni to jest bieda. Bieda jest w Gorzelni generalnie, nic ciekawego tutaj nie ma, tylko... O, teraz już Polak. A Polak, ale rejestracja nie nasza. O, to taki Polak, że nie Polak. Tak to się prezentuje, a to nasze pole to jest... Aha, to jest to, znaczy pole. No i możemy się wybudować koło Gorzelni. No powiem wam, że propozycja nie do odmówienia. Skup ziemniak. Boże, jak tu... Matlix, jak możesz napisz w komentarzu, ile robiłeś tą mapę, nie? Bo naprawdę... Mega wielki szacun. Także łapę musicie konkretną zostawić tutaj dla
Matlista. I możemy sobie tutaj sprzedawać ziemniaki oraz buraki. Też to jest fajna ta tablica, co my możemy sobie tutaj sprzedawać ewentualnie pod tymi hangarami, czy jak to nazwać. A tutaj obok możemy sprzedawać sobie pszenicę, tak samo te wszystkie zbożowe tutaj sprawy. Mamy torowisko i tu mamy sobie po drugiej stronie też możemy sobie coś tutaj sprzedawać. Też takie zbożowe sprawy są tutaj. Co tam piesku? Dobra, to było Zbycha. Tam byliśmy, tu byliśmy, tam byliśmy. Tu byliśmy wszędzie. Dobra, młyn wschodni. Ile mamy minut? Mamy 15 minut. Młyn wschodni sobie mamy. No i tutaj też sporo tych wszystkich rzeczy. Ciężarówki, nie ciężarówki. Wszystkie stoją. No DAF oczywiście musiał być. Koparki i tak dalej. Także wszystko sobie tutaj mamy jak najbardziej. Poletka różne. Co my mamy dalej? U góry coś tu jeszcze mamy? Nie mamy. I tutaj nam tylko zostarczy, że biogazownia i stacja wapnowania. Jeżeli chodzi o biogazownię, szczerze mówiąc, na taką mapę by mogła być większa, spokojnie, bo mapa jest duża, także by mogła być biogazownia zdecydowanie większa, nawet jakaś duża by mogła być. Myślę, żeby tak jakoś strasznie głupio nie wyglądało. Stacja wapnowania, no i w sumie taki jeden silos, no to biogazownię też znamy. Była na innych mapkach. Gnojowica i tak dalej, aczkolwiek no dobra, no szanuję, aby mogła być spokojnie większa. Tu mamy sobie jakiś baner mleczarnia u Maćka, czy co, no a reklamuję po prostu tą mleczarnię u Maćka, fajna sprawa. Stacja benzynowa kolejna, jakieś inne jeszcze coś my tu sobie mamy. Mój Boże, kto taki kolor sobie dał na chałupę? No to nieźle, chyba żeby po prostu było widać gdzieś z daleka. Stacja benzynowa jest, no i skup zbożowy jest, stacja wapnowania jest, rozwalony sprzęt, sprzęty są, nawet gruzowisko jest. Tak to się prezentuje, tutaj trochę bieda, no ale w sumie trochę tego jest. Trajzega, jakieś tam dechy, no i pola, nie, pola blisko skupów, to też mi się tu fajnie podoba. Spoko, spoko. I co, wydaje mi się, że wszędzie byłem. Oprócz oczywiście tak różnie ogólnie pól i tak dalej. Natomiast to powiem wam, że naprawdę mapka jest wyśmienita. Nie widzę minusów, szczerze mówiąc. Może jakieś by się trafiły, ale ich nie widzę. Tam jakiś stuk jest i tak dalej. Tu gdzieś coś stoi, tam gdzieś jest. Może trochę jest wiatrak, nawet jest wiatrak. Także no kurczę, tutaj wszystko jest moim zdaniem. Nawet nie wiem, bocian jest, ja pierdykam, boisko jest. Także no powiem wam szczerze, nie wiem czego tutaj brakuje. Naprawdę jest coś pięknego, wyśmienita mapa, mogę spokojnie to powiedzieć. Mogę powiedzieć, że spokojnie topowa mapa w tym farmingu. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w poniedziałek, już tak naprawdę za chwilę, po tym weekendzie, w nowym farmingu. Ja wam życzę udanego weekendu. Ja sobie lecę teraz nagrywać kolejny odcinek, bo nagrywam sobie teraz, ale taki mały maraton z tymi mapkami, żeby później mieć spokój, czyli że 10. I widzimy się w nowym farmingu, także trzymajcie się, korzystajcie jeszcze teraz z farminga 19 i te osoby, które będą w 22. Na razie, heja, cześć!